Witam, witam, ja jestem Brzezik, to jest kanał Just Freestyle i dzisiaj nauczymy się chmatwa. Jest to trik dwukołowiec z kółkami na obie nogi, na przemian do środka, więc no dla mnie jako wyautowanego gracza, czyli gracza, który preferuje kółka na zewnątrz, to nie jest dosyć komfortowy trik, ale jest wykonalny i wiem jak go zrobić, więc zapraszam do poradnika. Na początek dobrze by było, byście mieli dobrze opanowane kółko do środka, czyli na pewno kilka dookoła świata do środka nie powinno wam sprawiać większych problemów. Druga rzecz to jest wyższe kółko do środka. Coś takiego. Jeśli zdołacie, to może Magellan in-in. No ale to nie jest ważna podstawa. Dla totalnie początkujących dobrą podstawą będzie taka kombinacja, czyli kółko in i hop in. Chmatwem będzie ta kombinacja bez kapki w środku. Dla tych, którzy preferują kółka na zewnątrz, dobrą podstawą będzie chtatw. W tym wypadku jedyne co zmienimy to pierwsze kółko, bo jak możecie zauważyć, chmatw to jest to samo co chtatw, tylko pierwsze kółko się różni. Co jest najważniejsze? Musicie wiedzieć, że chmatwa robi się na dwa tempa, chtatwa raczej robi się tak na jeden skok, chmatwa robi się tak na dwa tempa, żebyście po prostu się nie kopnęli w wasze nóżki. Bo jeśli zrobicie to szybko, na jeden skok, to możecie się kopnąć, nie? Rozdzielcie sobie to na dwa, czyli kółko, kółko. Ale zanim jeszcze położycie pierwsze kółko, to już od razu podnoście drugie. Czyli z nieco większym opóźnieniem startujemy z drugim kółkiem. Ważny jest szybki i dosyć wysoki zryw z kółkiem do środka. Starajcie się trzymać piłkę na środku. No tak, by swobodnie tą drugą nogą dokręcić. Nie dawajmy jej na bok, bo jeśli pójdzie na bok, to ciężko będzie dokręcić. Taki jeszcze tip, kiedy wykonujecie pierwsze kółko, to ta siła idzie z lewej nogi, z tej podporowej, czyli to jest jakby taki już lekki wyskok. Nie stójcie tak twardo na tej nodze, czyli to jest, nie róbcie czegoś takiego, tylko od razu wyskok z tej lewej nogi. Ta noga już się rozpędza, już tak sprężynuje, nie? To nadamy siłę tej piłce. No i swobodnie zrobimy taki triczek. No jak to panujecie, to chmatw jest bardzo fajnym trikiem do łączenia, na przykład dwukołowców z rzędu. Nie wiem, spróbuję może lat w chmatw. O, za pierwszą próbą. No i to tyle z tego poradnika. Napiszcie, jak sobie radzicie z tym trikiem. To był kolejny dwukołowiec na kanale Just Freestyle. Zostawcie jakiś odzew w komentarzach, jak wam się podobało, czego chcecie się nauczyć, co chcecie zobaczyć dalej na tym kanale. I tymczasem żegnam was. Pamiętajcie, po prostu trenujcie.